Co jest ważniejsze, to, że ta porażka może Legii odebrać Mistrzostwo Polski, czy że wy zrobiliście wielki krok w kierunku pucharów? Myślę, że to, że zrobiliśmy duży krok spory w kierunku pucharów, my skupiamy się na sobie, nie skupiamy się na tym, żeby odbierać miejsce w tabeli przeciwnikowi, tylko żeby się piąć w tej tabeli i żeby to robić, to potrzebujemy zwycięstw. Mamy dobrą pasę, dzisiaj ją podtrzymaliśmy naprawdę po mega, mega ciężkim meczu i zostały 3 spotkania do końca, tak jak wspominałem, trzeba je wygrać, a co przyniesie tabela, to zobaczymy. Proszę powiedzieć, czy zgodzi się Pan, że jest Pan jednym z tych zawodników, którym najbardziej posłużyło odejście trenera Bakero, a przyjście trenera Rumaka? Jakby gra Pan z większą swobodą, włącza się Pan w każdy atak. Widać, że odżył Pan. Dobrze to widzę? No tak nie do końca, bo mimo wszystko z trenerem Bakero przeprowadziłem dużo rozmów w okresie przygotowawczym. Byłem po kontuzji, nie wyglądałem najlepiej. Trener powiedział, że liczy na mnie. Jak miałem kontuzję, to mnie wspierał, więc bardzo go za to szanowałem. A troszeczkę miał troszeczkę inną filozofię, że starał się tych skrzydłowych bardziej trzymać przy obrońcach środkowych, to już jest druga sprawa, ale powiedział, że liczy na mnie, ale na dzień dzisiejszy podczas tej rozmowy zimą byłem troszeczkę w słabszej dyspozycji, więc wiedziałem, że na pewno nie zaczniemy sezonu, rundy wiosennej nie zacznę w pierwszym składzie. Później się potoczyło tak, a nie inaczej, wskoczyłem w Chorzowie, kontuzję złapał kolega i gdzieś tam później tą formę odbudowywałem, dostałem szansę od trenera Rumaka i wiedziałem, że też muszę ją wykorzystać, bo była duża rywalizacja, runda jest krótka i zdawałem sobie sprawę, że muszę po prostu tą szansę wykorzystać. Ale Lech ewidentnie gra lepiej po zmianie trenera. Proszę powiedzieć, co zmienił przede wszystkim trener Rumak, jeśli chodzi o atmosferę w drużynie i o wasz styl gry? Trener miał, myślę, trochę ułatwione zadanie, bo był z drużyną i wiedział, co jest nie tak, co szwankuje. Zawodnicy też już później troszeczkę głośniej o tym mówili, że nie czuli się w pewnych elementach i obejmując stery, trener doskonale wiedział, co dawkować piłkarzom, co zmienić, żeby odzyskać radość z gry. To zrobił, my również odzyskaliśmy przede wszystkim pewność siebie, odzyskaliśmy wiarę w drużynę. Sami się też zmobilizowaliśmy, bo każdy z chłopaków jest doświadczony, jest wielu zawodników doświadczonych, każdy ma swoje ambicje, chcieliśmy udowodnić swoją wartość, a była mocno zaniżona po tych pierwszych dwóch kolejkach wiosną. No i później gdzieś tam z meczu na mecz chcieliśmy się po prostu odbudować.